Otwarte ogólnopolskie zawody spinningowe Kleń w Kry odbyły się w niedzielę 23 kwietnia w Jońcu. Mimo, że zawody do łatwych nie należą, przyciągają amatorów wędkarstwa z całej Polski. Wyzwaniem jest zarówno tytułowa ryba, jak i rzeka. Rzeka posiadająca wiele obliczy, ale też przede wszystkim trudna wędkarską. W rzece tej dominuje Kleń. Stąd przede wszystkim też nazwa na zawody, czyli Kleń 2017. Akurat w tym roku, bo to już jest trzecia edycja. Impreza cieszy się uznaniem pasjonatów spinningu także z powodu dobrej organizacji. Świetna organizacja, naprawdę na najwyższym poziomie, można powiedzieć. Jeden z większych zawodów w tym kraju. Zawody mają popularyzować wędkarstwo sportowe. To, co robimy nad wkrą, nad tą malowniczą rzeką. E... Posłuży z perspektywy czasu posłuży promowaniu zdroworozsądkowego wędkarstwa. Młodzi ludzie coraz bardziej zainteresowani wędkarstwem zaczną doceniać to, co też robimy, tą formułę bardzo sportową, towarzyską. Zmagania wędkarzy z rzeką, rybą i własną cierpliwością trwały aż 7 godzin, chociaż żaden z nich na pewno się nie nudził, bo w końcu jednak od takiej ryby i rywalizacji ważniejsza była chyba sama impreza.